Spróbujcie określić w skali od 1 do 10 samopoczucie. 1 do 10, no przy pani 7. Na razie. 7. Proszę to włożyć. Koszula w spodnie. Rękawiczki. Nie no, nie róbcie z nas pederastów. To jest niezbędne, jeśli chcecie stąd wyjść. Co z nimi zrobimy? Przepraszam, pani zdaje się tu jest jakąś wiszą, co? Do jej ekscelencji, mówi się wasza ekscelencjo. O co im chodzi? Chcą, żeby było tak jak dawniej. Tak jak dawniej. Świat z mężczyznami. Typowo męski punkt widzenia. O. Co? Przede wszystkim przepraszam was, drogie siostry, za spóźnienie. Zegarek mi stanął. I przypominam, przebieg i wynik dzisiejszych obrad jest ściśle tajny. Proszę. Dziś mamy 2 punkty porządku dziennego obrad. Oba siedzą tam. Zebrałyśmy się tutaj, siostra, żeby wspólnie zadecydować o dalszych losach 2 osobników. Rodzaju drugiego, którzy zamiast zgodnie z logiką ewolucji wyginąć przez dziwny kaprys losu, pojawili się między nami. Chciałabym stanowisko służby Archeo przedstawić na końcu, gdyż niejako z urzędu mamy najwięcej danych na ich temat. Kto chciałby zabrać głos? Myślę, że nie ma tu nad czym deliberować. Już nasze prababki wskazały nam dawno temu cel i drogę, po której pewnie i szczęśliwie kroczymy. Nie dopuścimy do tego, by powróciła sytuacja, w której kobieta byłaby znowu kelnerką na bankiecie życia, przy którym ucztuje samiec. Nigdy więcej! Halwa! Samiec twój wróg! Obecnie wszystkie stoimy twardo i pewnie na gruncie umożliwiającym nam niedopuszczenie do zarazy, której na imię mężczyzna i na którą jesteśmy wszystkie uodpornione. Właśnie, siostry. Niech poczekają za drzwiami na wynik głosowania. Tak więc, mamy do przegłosowania 2 projekty. Proszę bardzo, kto jest za likwidacją, kto za naturalizacją samców. Głosujemy.